Bardzo często padają tutaj zarzuty na kanale, że jestem przystojny, że ktoś jest tutaj brzydki, kto mnie ogląda i mi się tak łatwo mówi, bo generalnie to kobiety lecą na wygląd faceta i tylko to się liczy, tak, bla, bla, bla. Pierwsza sprawa, że możesz sobie zrobić stylizację, wyglądać znacznie lepiej i być znacznie lepiej postrzegany przez kobiety. Ale kolejna sprawa jest taka, że wyobraź sobie sytuację, że masz dwóch gości. Jeden to jest tak naprawdę model wysportowany, z kratą na brzuchu, który wygląda idealnie, perfekcyjnie. I drugi gość to jest normalny koleś, szczupły, normalnie zbudowany, ale też zadbany. I jak myślisz, na kogo poleci kobieta? Na gościa, który super wygląda, ale w ogóle nie ma charyzmy, nie ma osobowości, jest nudny. No na początku zrobił na niej wrażenie, ale potem nawet nie wie, jak z nią rozmawiać. Irytuje ją, bo stoi przed lustrem dłużej niż ta dziewczyna. Oczywiście tutaj też depiluje sobie nogi, czy goli. I jak myślisz, kogo wybierze dziewczyna? Czy normalnego gościa, który jest męski, który jest charakterny, który tak naprawdę jest dla niej niedostępny, który idealnie gra emocjami, o którego ona się musi starać, o którego musi zabiegać, czy gościa, który jest super atrakcyjny, ale jest na każde wyciągnięcie ręki, codziennie do niej dzwoni, mówi kochanie. Wiesz, to jest tak samo jak z tym, że ty pewnie goniłeś przez całe swoje życie albo część swojego życia, albo parę lat, wielu z was tak ma, za dziewczyną, która nie była doskonała, bo ona miała te cechy, które cię przyciągały, tak? Po prostu była może trochę zołzowata, generowała w tobie takie emocje, że ty musiałeś się bardziej o nią starać, pisać, myśleć, inwestować i to cię przyciągało do niej, tak? To cię ciągnie do niej. To spowodowało, że masz syndrom jedynej dziewczyny, masz jakąś kobietę w swoim życiu, o której nie możesz przestać myśleć. A może poznajesz wiele piękniejszych kobiet i do nich tego nie czułeś, chociaż miały lepsze ciała, lepsze buźki. To jest właśnie kwestia emocji. Kwestia tego, jak się buduje zaangażowanie emocjonalne w tobie i w kobiecie. Dlatego często macie te wymówki, tak? Że wygląd, że jestem za niski, że mam brzydki ryj. Słuchaj, no ryja sobie nie zmienisz, ale możesz sobie kupić fajną kurtkę, fajne okulary, dobrą fryzurę zrobić, możesz przypakować, możesz się zmienić. I jeśli posiądziesz te cechy, o których ja mówię, cechy przywództwa, charyzmy, osobowości, bycia emocjonalnie atrakcyjnym, to twój wygląd nie będzie miał aż takiego znaczenia. Powtarzam jeszcze raz, jeśli posiądziesz te cechy, o których ja mówię w moich filmach, zmienisz swój ubiór, to twój wygląd nie będzie miał aż takiego znaczenia. Mam różnych kursantów na szkoleniach. Niektórzy są grubi, niektórzy szczuplejsi, ale jak zrobię stylizację i chłopak zaczyna podchodzić, stosować moje metody, pomimo stresu, on prędzej czy później ma efekty. Więc zastanów się nad sobą i nad tym, jakie ty sobie bujdy opowiadasz, dlaczego nie masz tej dziewczyny. To jest kwestia tylko i wyłącznie twoich wymówek. To nie jest kwestia kobiet. To nie jest kwestia winy kobiet. I warto, żebym tutaj ci to wyprostował, bo bardzo często wy w ogóle sobie z tego sprawy nie zdajecie i potem mi się tu żalicie w komentarzach, brzydki facet nie może poznać dziewczyny, brzydki facet to po prostu jest skazany na porażkę. Sam się nad sobą użalasz i tak naprawdę z takim nastawieniem, jeszcze emanując tym przy kobietach, nie licz na to, że kobiety się będą chciały z tobą spotykać. Więc bardzo często faceci nie zakochują się w najpiękniejszych dziewczynach, tylko w kobietach, które były zołzowate, które generowały w nich to emocjonalne poświęcenie. I dokładnie tak samo jest z kobietami, nie? One się też zakochują w facetach, którzy generują w niej te emocjonalne poświęcenie, gdzie to ona sama musi inwestować, starać się, prosić i to powoduje, że ty masz efekty. Także polecam się nad tym zastanowić i jeśli coś nie gra, to najpierw zacznij od swojej stylizacji, od zmiany stylu ubioru, zacznij lepiej wyglądać, fryzura, schudnij. Jeśli to jest twój kompleks i wymówka, to zniknie, kiedy schudniesz. I zacznij po prostu działać, tak? Stosując metody emocjonalne, a zdziwisz się, jak ty się po prostu bardzo oszukiwałeś. Naprawdę, przez tyle lat prowadzę szkolenia z podrywu, z relacji, z uwodzenia i miałem gości czasami, którzy nie byli zbyt przystojni, ale oni chcieli działać, tak? Chcieli się zmienić, mówili: Krzysiek, pomóż mi, nie? Robiliśmy stylizację, chłopak podchodził do dziewczyn, miał masę wątpliwości, oporów, ale on statystycznie poznawał te piękne kobiety. Natomiast często jest tak, że jak ktoś jest atrakcyjny z wyglądu, to tacy faceci myślą, że już się nie muszą niczego uczyć, że są idealni i po prostu też poprzez to bardzo często są nudni dla kobiet i bez wyrazu. Bo ten początek, owszem, on ją może zainteresować, bo jest przystojny, piękny, ale co dalej? Co dalej, jak on jest pusty, jak guma balonowa i w rzeczywistości długofalowo nie powoduje zainteresowania w kobiecie. Jeszcze ci powiem tutaj na koniec, że spotykałem się z wieloma fajnymi dziewczynami. One często mówiły, że początek z atrakcyjnym facetem jest fajny, z takim modelem,
Kenem, a potem on właściwie nie pokazuje często jakichś tutaj cech, które się podobają, nie potrafi normalnie pogadać, często jest narcyzem, często widzi tylko siebie. I kolejna kwestia, kobiety się boją, że jak facet jest zbyt atrakcyjny fizycznie, to będzie on zdradzał, więc ty masz tutaj przewagę, żeby to przemyśleć. Do jutra do północy, mistrz emocji 4.0, od negatywnych do pozytywnych emocji 50% taniej, także weź tutaj, skorzystaj, bo jest to wiedza, która totalnie zmieni twoje życie, tak? 50% taniej, potem już nie będzie takiej promocji, dlatego warto wejść, zobaczyć kurs.uwodzeniewdzień.pl/promocja. Zobacz, bo to na pewno zmieni twoje życie. W tym pełnym materiale, który jest najlepszy z tych, które zrobiłem, tłumaczę, jak co do zasady uwodzić emocjami, dlaczego musisz kontrolować emocje kobiety i jak to przełożyć nie tylko na jakiś krótki podryw, ale też na dłuższe relacje i jak utrzymywać to emocjonalne zainteresowanie. To się na pewno przyda, kiedy chcesz odzyskać kobietę, kochankę, dziewczynę, z którą się spotykałeś. Także zobacz to, bo to na pewno ci pomoże. A potem już nie będę robił promocji na ten materiał, dlatego jutro o północy ta cena materiału wzrośnie. Myślę, że to dobry powód, żebyś to zobaczył i faktycznie zmienił swoje życie. kurs.uwodzeniewdzień.pl/promocja 50% taniej do jutra do północy.